pogromcy mitów Brawl Stars. Wielu z was prosiło w komentarzach, żebym rozpoczął nową serię i żeby to była seria z pogromców mitów. Ja oczywiście słucham moich widzów, więc moi kochani, zaczynamy nową serię. Jak dobrze wiecie, współpracuję z Supercellem już wiele lat i mam dostęp do wersji deweloperskiej, dzięki której będziemy mogli sprawdzić wszystkie mity, jakie są związane z grą Brawl Stars. A ty, mój drogi widzu, jeżeli masz jakiś ciekawy mit, który chcesz, żebym sprawdził, napisz go w komentarzu. Dzisiaj przygotowałem dla was aż 12 nowych mitów i uwierzcie mi, są naprawdę ciekawe. Tak samo ciekawe jest to, że wbijam już 2 milion na moim drugim kanale Farel. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to właśnie teraz, bo zabrakło już niecałych 1500 subów. Więc może to ty staniesz się tym milionowym subem? Kto wie? Link do mojego drugiego kanału, Farelski, oczywiście znajdziecie w opisie. Dodatkowo z okazji miliona subów przygotowuję odcineczek, więc chciałbym, żebyście wbili na mojego Instagrama i pod moją najnowszą storką. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, napisali jakieś pytanie. Będzie to odcinek typu Q&A, ale bez tajemnic, więc wbijajcie na mojego Instagrama, Farel YouTube, jeżeli macie do mnie jakieś pytania. Ta osoba zgarnia kozacki skin do Tary, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a teraz zaczynajmy. Jeżeli użyjesz gadżetu Otisa, zanim zamienisz się w Godzillę, możesz używać ataku i atramentowej kałuży w tym samym czasie. Dobrze, panie Otisie, atramentowa kałuża jest wybierana. Kupmy sobie jeszcze nowego skinka. On i Otis, wyposaż. No to sprawdźmy, czy na pewno to działa. Na początku gadżet. Gadżet i zmieniamy się w Godzillę. I uwaga! Atakujemy i przy okazji rzucamy kałużę. Spójrzcie na to! Coś niesamowitego! Ile razy mogę tak rzucać? Do końca bycia Godzillo? Nie gadajcie! Ale numer! Tego się nie spodziewałem. Spójrzcie na to, co się dzieje. 8000, 8000. Ha! W taki sposób można łatwo wygrać gierkę. Mit potwierdzony. Mocna sprawa. Godzilla, chodź. Chcesz się bić? Proszę bardzo. Ha, ha, ha! Porobiona. Let's go. Od teraz arena treningowa wzmacnia twojego zadymiarza i startujesz z gotowym do użycia ultimate atakiem oraz hyper doładowaniem, ale nie posiadasz żadnego star powera i gadżetu. Okej, wybieramy na przykład Rose, odpalamy arenę treningową i sprawdźmy. O kurczę, faktycznie, spójrzcie na to, od razu mamy załadowany hypercharge. Jest to dobra rzecz dla nowych graczy, którzy będą chcieli sobie sprawdzić, jak coś działa. No, zarąbista sprawa. Uwaga, dajemy hypercharge'a, ult i zobaczcie, co się dzieje. Respimy krzaczki. Oczywiście ta Rose'a jest zmutowana, więc dlatego stawia tak dużo krzaków. Ale jak widzicie, mit potwierdzony. Skin Torbibi został poprawiony i ma nową animację ataku. Jest to świeży skinek, który miał premierę niedawno, a już dostał poprawioną wersję. Kupujemy. I sprawdźmy, o co chodzi. No dobrze, rzućmy naszym młotem. Okej, nic się nie wydarzyło. Dajmy teraz ulta. Leci ult. Boom. Okej. Czyli rozumiem, że jak mój młot się odbija od jakiejś przeszkody, wokół niego pojawia się nowy efekt. Dobrze, nabijmy sobie jeszcze raz ulta. Uwaga, 3, 2, 1, go! Spójrzcie, widzicie? Jak moc się odbija, jest taka nowa niebieska poświata. Faktycznie zostało coś dodane, więc mit potwierdzony. Po aktualizacji Ultimate Attack Bibi jest niedokładny. Jak celujemy w jakiś cel, to co? Na przykład w niego nie trafimy? Uwaga, załóżmy, tu jest ściana i chcemy trafić w tą ścianę. Leci! Wow! Widzieliście to? On nie powinien przelecieć, on powinien się odbić. Jest wyraźnie zaznaczona linia toru lotu tego młota. Jeszcze raz, 3, 2, 1, go! Faktycznie! Ten młot jest niedokładny, a sprawdźmy tutaj, czy trafię w tego bota. Uwaga, 3, 2, 1, go! Okej? Tutaj jakoś mu się udało trafić, ale w tym przypadku faktycznie powinien odbić się i polecieć w prawo. Mit potwierdzony. Muszę to naprawić. Skin El Majordomo jest dostępny do kupienia w katalogu. Wchodzimy w katalog. El Primo, El Majordomo. Faktycznie jest dostępny za 2750 błyskotek albo 79 gemów. Ale kozak. Więc już wiecie, jaki jest wasz ulubiony skin do El Primo. El Majordomo. Od teraz możemy segregować zadymiarzy według alfabetu. No co wy mówicie, że można teraz segregować zadymiarzy według alfabetu? Rzadkość, najwięcej pucharków, najmniej pucharków, najbliżej kolejnej klasy, poziom mocy, według rzadkości malejąco, poziom mistrzowski, najbliższy następny poziom mistrzowski według imienia. O proszę, ośmiobitowiec jest pierwszy, później jest Amber, Angelo, Ash, Barley, B, Bell, Bibi, Bo, Bonnie, Brock, Bull, Buster, Buzz, Baron, Carl, Charlie, Chester, fajne! Oraz
według nowych zadymiarzy. Ale bajer! W końcu zostały dodane nowe kategorie. Mit potwierdzony. Mega się jaram. A jeżeli wy też się cieszycie, że w końcu zostało to dodane, zostawcie łapeczkę w górę. Skin Cyberkieł jako jedyny z całej gry stoi do góry nogami w lobby. Okej, wybieramy Cyberkła. Wybierz i uwaga! Spójrzcie na to. On chodzi po ścianie i stoi do góry nogami. Można nim obracać. Ale bajer. Zagrajmy nim meczyk i zobaczmy, czy jego logo też jest do góry nogami. I uwaga, moi drodzy państwo. Tak jest, zobaczcie, jest do góry nogami. Ale Wiksa jako jedyny ze wszystkich awatarów jest do góry nogami. Nie mam pytań. Najlepszy skin w grze. Let's go. Podstawowy atak kupy Spike'a od teraz wydaje dźwięk pierdnięcia. Najgłupszy mit, jaki w życiu sprawdzam, ale zobaczmy, czy faktycznie zostało wprowadzone to do gry. Czy ten gówniak faktycznie popierduje, jak rzuca kupą. Masakra. Jesteście na to gotowi? No to sru. Faktycznie pierdzi. Nie mam pytań. Prędzej tego nie było. Zostało to dodane. Uwaga, ulti. Okej. Ulti już nie pierdzi. Gadżet. Też nie pierdzi. Hyperka. Okej, też nie pierdzi. Jak widzicie, mit popierdzony. Pierwszy gadżet do RT został zmieniony. Aby to sprawdzić, musimy się cofnąć w czasie i obejrzeć mój stary film. Jak widzimy, pierwszy gadżet do RT nazywał się w linii. Podzielony RT wysyła do swoich nóg sygnał, zadając zadymiarzom znajdującym się między jego częściami ciała 500 punktów obrażeń i spowalniając ich. I jak widzimy, ikona gadżetu jest ta sama, ale nazwa się zmieniła. Gadżet nosi nazwę teraz nie na miejscu. Natychmiastowo ładuje super atak RT. O kurcze, ciekawe. Okej, postawmy sobie pierwszą bazę. I uwaga, moi kochani, teraz, kiedy naciśniemy gadżet, mamy znowu załadowanego ulta i możemy sobie postawić bazę albo się do niej teleportować. Gadżet, baza, gdzieś na przykład się chowamy w krzakach, gadżet i wracamy do bazy. Kozak, w końcu ten gadżet jest przydatny, bo tamten był totalnie useless. W końcu będzie można normalnie zagrać RT. Mit potwierdzony. Kiedy masz niższy poziom niż 50 karnetu zadymiarskiego, po wejściu do gry usłyszysz dźwięk awansu poziomu. Tak się składa, że mam poniżej 50 poziomu. Spójrzcie, moi drodzy, mam dokładnie 40 poziom i jeszcze nagród nie odebrałem. Teraz resetujemy gierkę, odpalamy i powinniśmy usłyszeć dźwięk awansu. Uwaga! Tak jest! Z lewej strony pojawił się efekt wizualny i dźwięk awansu poziomu. Ale dalej mam poziom 40. Mit potwierdzony? I nie wiem, do czego ma to służyć. Może do tego, że muszę odebrać wszystkie nagrody. Ciekawe. Sami sprawdźcie. Jeżeli też wam zadziała, zostawcie łapkę w górę. Skin uliczny Ninja Tara. Nie ma dźwięku ataku. Jest to nowiusieńki skin, który wam rozdawałem, ale sprawdźmy, czy faktycznie jest zbugowany. No, jestem mega ciekawy, czy faktycznie nie ma dźwięku ataku. Uwaga, rzucamy kartami. 3, 2, 1. Wow, jaka cisza! W ogóle jej nie słychać! To będzie za OP, a ult? Uwaga, 3, 2, 1, ulcik? No... Tak średnio bym powiedział, nie ma jakiegoś takiego większego dźwięku ultimate ataku tego okręgu. Teraz użyjmy gadżetu. Okej, gadżet działa, więc faktycznie mit potwierdzony. Tara jest zbugowana. Lecimy dalej. Dźwięki podstawowego ataku baza w różnych skinach różnią się. No to dobra, na samym początku przetestujmy zwykłego baza i posłuchajmy, jak jego atak się zmienił. Uwaga, atakuje. Okej. Gwizdże tyle razy gwizdkiem, ile razy zadał atak. Teraz zły baz. I uwaga. Okej, faktycznie. Ten podstawowy atak jest inny. Póki co mit potwierdzony. Sprawdźmy jeszcze ostatnie skiny. Czas na Kayo baza. Uwaga. O! To jest chyba taki sam atak jak w podstawowym skinie. No to został nam jeszcze jeden skinek. Buzette. No to teraz się wsłuchajmy. Troszeczkę inaczej chyba gwizdzę. Albo ja zgłupiałem. Uznajmy, że mit w połowie potwierdzony.